można to zrobić osobiście, mailem, kiedyś jeszcze, jeśli jest, faksem. Można też zrobić to anonimowo bądź pisemnie. Chodzi o złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W takim zawiadomieniu, jeśli jest sformułowane pisemnie, należy zawrzeć jak najwięcej okoliczności, które pomogą funkcjonariuszom policji ocenić, czy, gdzie i do jakiego przestępstwa ewentualnie doszło. Możesz złożyć zawiadomienie anonimowo, choćby przez telefon. Pamiętaj o tym, że jest to o tyle najmniej skuteczna forma, ponieważ najtrudniej przekazać jak najwięcej identyfikujących przestępstwo informacji. I najważniejsza rzecz, najlepiej zgłaszać tam, gdzie do popełnienia przestępstwa doszło. A jeżeli masz wiadomości o tym, że doszło do przestępstwa w Warszawie, to zgłaszaj w Warszawie, najlepiej w konkretnej dzielnicy.